Cześć, mano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Stambul Guysa, moi drodzy. I dzisiaj będą mega jaja, ponieważ zakupimy sobie zapisanki nowego Hagiego Wagiego w postaci właśnie pisanki Stambul Guysowej, a dodatkowo przetestujemy sobie aż 4 nowe mapy, które zostaną dodane niedługo do Stambul Guysa. Tak więc oglądajcie ten odcinek do końca, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ tak niewiele brakuje nam do 10 tysięcy subskrypcji. A ja teraz specjalnie za darmo otwieram pierwsze koło fortuny w dzisiejszym odcinku, a mówię wam od razu, dlatego że jedne, ponieważ dzisiaj nie otworzymy jedne, tylko naprawdę dużo i no niestety dostajemy na samym początku duplikacik i to jeszcze zwyklaka, dlatego przejdźmy sobie tutaj do lepszych ofert i wow, jakie tu oferty, ale otworzymy sobie na samym początku może epicką skórkę i dropimy, widzowie, coś specjalnego. Mam nadzieję, że nam to wypadnie, a jak nie wypadnie, to chociaż będzie blisko i będziemy bardzo blisko. Wow, jesteśmy coś specjalnego zielonego, no i niestety dostajemy tylko duplikatowego rekina. No dobra. Dobra, niech ci będzie, a my przejdziemy sobie teraz, patrzcie na to, 11243 pisanki zebrało mi się, więc no za te poświęcenie musi być, widzowie, łapa. Przechodzimy sobie do najlepszej oferty, egi wegi, widzowie, i kupujemy za 10 tysięcy jajec. Wow, co tu się dzieje? Tego się nie spodziewałam, że uda mi się w ogóle to wbić, ale wow, udało mi się, jestem z tego dumna, widzowie. Kupujemy i mamy egi wegi, legendarne. Wow, tego się nie spodziewałam, że to jest legendarne, więc oczywiście nic nam nie pozostaje, jak tylko to wyposażyć, wyjść stąd w ogóle. No i jeszcze poczekajcie, czy możemy sobie coś kupić? Mamy 1200 jajec i możemy zakupić, wydaje mi się, że coś z tych tańszych ofert tutaj na samym początku. No i tak, mamy epicką, nie, to nie jest epickie, to jest w ogóle coś jakieś, kurde, nie wiem, emotka, dobra, to nie jest nawet epickie. Emotki nie będziemy kupować, po co mi te zwykłe jajko? Kupimy sobie X-Tips, czyli jajeczne kroczki, no i teraz od razu muszę je wyposażyć, bo ostatnio też kupiłam bananowe kroki, no i niestety zapomniałam ich wyposażyć, więc teraz, bo patrzcie, jakie karty, no w ogóle, jak to kozacko wygląda. No dobra, widzowie, musimy wejść w Ale Jaja Event, no i oczywiście sobie zagrać, no nie, los Stambul na pierwszą mapę. Dobra, za chwilę sprawdzimy sobie w ogóle, jak nasz pan Jajo się sprawuje, gdzie on jest. Dobra, jesteśmy tutaj, no i powiem wam szczerze, że jest on mega gruby, tego się nie spodziewałam. O, jak on wygląda, Jesus Christ. No weźcie mnie, nie wyrzucajcie, schować te emotki, dobra, wy używacie. Dobra, ja ostatnio zdobyłam banana, proszę bardzo. Pierwszy banan poleciał, no i oczywiście się na tym nie zatrzymamy. Dobra, o nie, 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 nie. No, pewno. Dobra, poczekamy sobie tutaj na luzie. Okej, teraz pyk. No i lecimy, widzowie, prosto do mety. Tak więc mam nadzieję, że mi się uda. Uwaga, cyk, cyk. Wow, jak my przeskakujemy te belki. Dobra, jesteśmy, widzowie, już na ostatniej prostej. W sensie, no można powiedzieć prostej, w cudzysłowie, nie? No bo niestety nie jest to prosta, bo jeszcze przed nami wielka kula, z którą musimy się zmierzyć. No i pyk. Dobra, teraz tak, szybko, szybko do skronu naszego. Zbiorę tu pisankę. No dawaj, zbierz tą pisankę. Nice, dobra, i lecimy teraz. Musimy być na mecie. Ej, mamy też kolejny jajo. Oczywiście, no, na sam koniec poleciał bananik. No, jak żeby było inaczej. No i udało nam się przejść. Nice. A teraz mamy blok dasza. No i zobaczymy, jak nam pójdzie na blok daszu. Proszę, dajcie mi tu... Oj, dobra, te nasze jajo drugie też przeszło, więc musimy się z nim mierzyć i fajnie by było, żeby ono też. A po ostatnim evencie z bananami, no to ja już jestem, moi drodzy, na tych mapkach eliminacyjnych trochę przeszkolona, więc no powinno mi się udać. Mam nadzieję, że też tak będzie w dzisiejszym odcinku. Wytrzymajcie za mnie kciuki, a ja oczywiście walę banana, no i mam nadzieję, że ktoś, no kurde, nie zauważyłam, czy ktoś wyrżnął, czy nie, no ale za chwilę poleci kolejny, widzowie, i pyk. Uwaga, czy ktoś teraz dotknie, no właśnie, dotkniecie tego mojego banana. Wow, banan poślizgnął się na bananie, tego się nie spodziewałam, co tu się dzieje, widzowie. Dobra, nie ma co, lecimy z kolejnymi bananami. Dobra, nice, udało mi się, nikt mnie na szczęście nie zepchnął, więc tak ma być. Leci kolejny banan i czy teraz ktoś dosięgnie mojego banana? Nie, no on leży tak na krawędzi, to raczej nikt do krawędzi nie podchodzi. Raczej, ale wiecie, mogą być różne sytuacje. Kolejny banan jest i... no nie... Ej, gościu, ej, bo ja nie przejdę! Nie, dobra, nice, udało się. Ja myślałam, że nie przejdę. Okej, nice, przechodzimy. Wow, co to było za wydarzenie, widzowie? No tego się nie spodziewałam, było naprawdę blisko i jak ja bym to odpadła, no to nie wytrzymam. A teraz mamy World Bombardment, w sensie świat bombard... momentu. Będziemy bombardowani. No ale dobra, mam nadzieję, że tutaj również mi się uda wygrać, bo powiem wam szczerze, że w trakcie zbierania wszystkich jajek na tego mojego Egiego Łagiego, to ja zrobiłam tyle winów, że po prostu nie przypuszczam, że mi się to uda. Za chwilę jak wyjdę do lobby, to będziecie mogli to zobaczyć. Od razu wam mogę powiedzieć, że zaczynam z 11 koronkami, a aktualnie mam 19, więc...
no 8 koronek w tak krótkim czasie, w 2 dni, bo powiem wam szczerze, że te 10 pisanek miałam w 2 dni, więc moi drodzy, no łapa się należy. A teraz skupmy się, ponieważ na tej mapie to ja, no może wygram, nie gwarantuję wam tego, ale postaram się ugrać tutaj jak najlepiej i za chwilę zobaczę. O kurde, nie, podeszłam do boksera, Jesus, odejdź, bo on ma emotkę specjalną, a tak być nie może. Okej, trzymam się, widzowie, na razie się trzymam. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, tam poleciał i banan trochę na krawędzi. Znowu do krawędzi raczej nikt nie podchodzi, żeby się nie poślizgnąć, ale ja sobie tak poczekam. A co tam? Dobra, jednak uciekam, bo bomby zaczęły lecieć, widzowie. Jest coraz mniej miejsca. 3 osoby muszą jeszcze odpaść. Prawie sama w swojego banana weszłam, to tak być nie może. Muszę tutaj bardziej uważać i bardziej być ostrożna. No nie, banan znowu poleciał do wody, tak też być nie może, widzowie, dobra. Ja może będę się trzymała z dala od tego boksera, bo jak on mnie zaraz załatwi, to nie wytrzymam, dobra? Nie! O nie, no jak to się stało? Zabrali mi normalnie kładkę spod nóg, ale stoję, jedz znowu na moje konto trafia, widzowie. No i okej, dobra, przejdźmy sobie jeszcze do sklepu i kupmy jeszcze raz epicką ofertę, ponieważ coś czuję, że coś specjalnego może właśnie w dzisiejszym odcinku wylecieć, a jak nie coś specjalnego, to na tym królu, widzowie. Daj królu najwyższy coś fajnego, mam nadzieję, że to będzie jakiś skin, którego nie posiadam, a najlepiej gdyby to był coś specjalny, legenda, nie, co specjalny kolejny, widzowie, ale niestety, yo, mamy doktor Neo, czyli skina, którego też zawsze chciałam, a dlaczego? Ponieważ jeżeli musi zrobić dobre dobranie kolorystyczne, czyli jak wejdziemy w skiny, kolor i wybierzemy biały, patrzcie jak to wygląda, no czy to nie jest coś pięknego, widzowie? No oczywiście, pozwólcie, że jeszcze tym skinem zagram i nie, floor flip, widzowie! Albo mi się to uda, albo po prostu za chwilę skończę swoją karierę. Wszystko zależy od pierwszego etapu, jeżeli mi się uda go przejść i nikt nie podwyższy pierwszego po prostu poziomu, no to będę w niebie, a jak nie, no to będę tutaj kiblować chyba do samego rana, no i właśnie o tym mówiłam, no daj, nie, no już mi się nie uda, widzowie. Już niestety mi się to nie uda, aczkolwiek nie można odpuszczać na samym początku, bo zawsze są jednak szanse, widzowie, jest jednak szansa, lecimy do mety, widzowie, czy uda mi się to osiągnąć? Yo, lecimy, widzowie! Co tu się odwaliło? Nie spodziewałam się, że tak szybko uda mi się. Dobra, tutaj sobie poczekamy, aż ten blok się przekręci i let's go, widzowie, do mety. Dobra, może pójdziemy sobie z tej strony, pyk. Dawaj, dobra, teraz tak, z której strony jest lepiej? Chyba będzie z tej, więc muszę zmienić swoją rotację. Lecimy do mety, widzowie, czy to mi się jeszcze uda? Co tu się wydarzyło? Zawsze albo czasami często. Zazwyczaj przegrywam na tej mapie, bo jak widzieliście, no pierwszego etapu zazwyczaj nie umiem przejść, a teraz wow, co jest grane! Na odcinku specjalnie, widzowie, przechodzę floor flipa, no sama nie wierzę w swoje umiejętności, no i mam nadzieję, że kolejna mapa będzie dosyć łatwa, a mamy i block dasha, no nie! Przed chwilą mieliśmy block dasha, nie mogliście dać na przykład jakiegoś bot basha albo laser tracer na przykład, no co to ma być? Ej, ale powiem wam szczerze, że ten kolorowy skin, co tutaj lata, ten coś specjalny robi takie wrażenie, że chyba sama będę chciała go mieć, ale on jest kernet, widzowie, będzie ciężko, aczkolwiek mam mega dużo klejnotów z ostatnich eventów i na razie właśnie ich nie wydaję, więc być może pierwszy raz w życiu kupię karnet z tamologazia, więc jeżeli będziecie chcieli widzieć taki odcinek, to wystarczy subskrybować i zostawić łapkę w górę, a na pewno go nie przegapicie, a my teraz skupimy, gościu, nie wynoszmy, co to ma być, no hello, ej, ziomuś, ci za chwilę jak banana wyjadę, no to zobaczysz, nawet nie będziesz umiał się postawić prawidłowo. No ale za chwilę zobaczymy. Ale co za kurde chabowa, widzowie! Ja tutaj chcę wygrać! Nie! Bo zaraz sama się wwalę w laser. Dobra, teraz na spokojnie, żeby nie spać, bo będzie koniec. Dobra, nice, udało się. Dwie osoby, widzowie, muszą odpaść. Dwie osoby, jeszcze jedna osoba! Przechodzisz! Tak jest! O to chodziło! Tego się nie spodziewałam, ale bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać. Ja nie mogę, hanidro, widzowie. No tutaj są szanse na wygranie, ale zobaczymy, co się potoczy, bo czasami uda mi się na tym wygrać, a czasami no niestety wylecę ostatni, znaczy w sensie od razu na ostatni poziom, no i wtedy jest mega ciężko to po prostu zrobić, ale na razie jestem na pierwszym poziomie, więc jest mega spoko i za chwilę zobaczymy, co mi się uda tutaj w ogóle zdziałać. Dobra, pyk, lecimy na drugą stronę, no i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, nie? Mam taką nadzieję, a zobaczymy, czy nadzieja się utrzyma do końca, bo ja powiem wam szczerze, że nie wierzę w ogóle w swoje umiejętności. O co dopiero, kurde, widzowie, wygrywać tutaj jakiekolwiek rzeczy. One po prostu dzieją się na czystym i wyłącznie farcie. Tak to można nazwać, bo no po prostu tak się dzieje. Ja nie umiem grać w Istanbul Guysa, no i niestety... Aha! Co to ma być? Aha! Jak mi przywalił kopa, widzieliście to, widzowie?
Nie, no to jest czysta hamowa, widzowie. Nie, no tak być nie może. Jestem już obrażony na normalne granie. Dlatego mam nadzieję, że po prostu z czystego grania i otwierania jakichś zwykłych jajc już wystarczy. Dlatego przejdźmy na moją wersję beta i otworzymy, znaczy w sensie nie otworzymy. Sprawdzimy sobie najnowsze 4 mapy, które zostaną dodane do Stumble Guysa, moi drodzy. Ale na początku widzę, że tutaj kilka zmian jest. Yo, patrzcie na to, jak w ogóle się pojawiają darmowe oferty. Na początku pojawia się darmowa oferta, a z tyłu tak fajnie animacyjnie nachodzi cały sklep. Ej, podoba mi się to bardzo. I otworzymy sobie tutaj również darmowe koło fortuny, bo jak gdyby było inaczej. No i zobaczymy, co tutaj nam wypadnie. Mam nadzieję, że tutaj będzie trochę więcej szczęścia i no tak, większe szczęście, 5 klejnotów. To naprawdę większe szczęście. Dobra, widzowie, nieważne. Nie możemy na razie sobie tutaj nic otworzyć. Żadnych ofert nie będzie. Co to ma być? Hello? No dobra, wejdźmy sobie. Aha, dobra, tutaj jest normalny sklep. Dlaczego w ogóle darmowe oferty i sklep? To kiedyś było? Co? Co to ma być? Mamy mało legend, widzowie. Zobaczymy, czy sobie będą jakieś nowe legendy. No i nie widzę tutaj na razie żadnych. Ej, co to ma być? Nie będzie żadnych nowych skinów w najnowszej aktualizacji? No tak być nie może. Dobra, skupmy się, widzowie, skupmy się. No nie ma nic nowego. No cóż, trudno. Ale wiem, że nowości są tutaj, w mapach. Widzowie, wystarczy raz kliknąć wybierz, no i pyk, lecimy, szukamy tych nowych mapek, bo powiem wam szczerze, że są one mega, ale to mega ciekawe i zarazem mega, mega trudne. Więc dzisiaj sobie je oczywiście przetestujemy, no i mamy na samym końcu, patrzcie, Cannonball Chaos, nie wiem, czy to wcześniej było, ale na pewno Super Lava Slide, Super Pivot Slide, Space Drop i Stumble Trumble to są naprawdę nowe i ciężkie mapy. No i oczywiście wybieramy sobie Lava, Cannon Climb, nie wiem w ogóle, co to jest, czy to wcześniej było, ale oczywiście sobie to przetestujemy. No i co byśmy tutaj wybrali? Super Pivot Slide chyba, widzowie, tak, taki układzik mi się mega podoba. No i mamy Cannonball Chaos, widzowie. Wow, czemu tutaj nie lecą w ogóle? Co? To przecież miały być chyba kule, a nie bomby. Hello, coś mi się chyba pomieszało, no ale dobra, spróbujmy tu przejść. To chyba raczej nie jest do przejścia. Yo, widzowie, jestem na pierwszym miejscu. No nie, ej, tracę swoją pozycję w tym momencie. Yo, co tu się odwala, widzowie? Co to ma być? Hello, co to za zamieszanie? Tego nie da się w ogóle przejść. Kto to wymyślił w ogóle? Chyba jakiś chory człowiek w trakcie jakiegoś chrupska. No Jesus Christ, to nie wytrzymam. No patrzcie, jak mu pomiatają te młoty. LOL, widzowie, no tego nie da się porobić w ogóle. To cię nawet do połowy mapy nie przejdę. Mapa szybciej się skończy, niż ja to skończę. No nie, nie. Widzowie, no nie wytrzymam, Jesus. Co to za ciężka mapa? No dajcie znać, czy wy już próbowaliście grać na tej mapie, jeżeli macie betę. Wow, widzowie, no tego nie da się przejść. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, idziemy, póki się da. Dobra, zobaczymy. No dobra, już dostałam bęcka, ale jesteśmy, widzowie, coraz dalej. No nie, widzowie, no tego nie da się przejść. Dobra, pyk, idziemy górą, może coś z góry wyjdzie, pyk. Dobra, 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 trzymamy się, widzowie. Ajajaj, nie udało się skoczyć. Dobra, kolejna bomba nam na łeb wpadła. No tak być nie może, ale lecimy do mety. No nie, kolejny młot przed nami. Jesus Christ, no co to ma być? Hello, no przestańcie walić tymi. No to jest grane. Ja zaraz chyba wyląduję na respie, a nie kurde na mecie, jak tak się dalej potoczy. No hello, ja tutaj próbuję dotrzeć do mety. Dwa miejsca, widzowie, chyba to się nie uda. Chyba to się nie uda. No weźcie, no jestem pod metą. No co to ma być? No Jesus Christ. Dawaj tam, no nie. Tyle starań, widzowie, tyle starań i tyle męki, żeby na koniec nie przejść, no nie. To są chyba raczej jakieś żarty oblane jajami, no serio, widzowie, no powiedzcie mi, czy ta mapa jest prosta. Jeżeli też tak uważacie, dajcie znać w komentarzu, bo ja szczerze to nie wierzę po prostu w tą mapę, dlatego przejdźmy sobie Super Lava Slide, czyli kolejna mapa, która należy do trudnych. A dlaczego? Ponieważ ja w ogóle tej mapy nie umiem normalnie przejść, a co dopiero gadać na slajdzie. Wow, co jest grony, jakie tu jest przyspieszenie nieziemskie. Jest gorsze przyspieszenie niż w kosmosie. Co to ma być, widzowie? No kolejna mapa, której raczej w dzisiejszym odcinku nie przejdę. Co to jest w ogóle? Kto to wymyślał, te mapy? Przecież tego nie da się zrobić. Czekajcie, bo ja nie mogę dobrze wystartować, a co dopiero na jakiś blok wskoczyć. Dobra, chyba przyjdziemy się normalnie, no nie wylaty. Gościu, trzymaj się, wow, widzowie, jak to leci. Jaka tu jest dzicz totalna, no przecież tego nie da się zrobić. Dobra, pyk, no nie, dobra, czekajcie, musimy się przytrzymać, ale to jest ciężko się przytrzymać, przecież ten gość tak leci. No stój, stój, dobra, dobra, widzowie, jakoś spróbujmy to przejść chociaż do połowy. Wow, patrzcie, jak on normalnie leci na tym slajdzie, co to ma być?
No dobra, no, za daleko to ja nie doleciałam, tak? Okej, ale patrzcie, teraz to mogę nawet tutaj doskoczyć, gdzie wcześniej to nawet jak próbowałam miliard razy, to tego się nie udało. No dawaj, 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 bo ci się zaraz... Dobra, i tu będzie chyba... Chyba będzie tutaj zabawa na tym bloku. Aha, aha, tak chyba będzie, widzowie. Tak chyba będzie, dobra. Okej. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, patrz jak ja daleko skaczę w ogóle na tym slajdzie. No dawaj, przejdziesz tu mapę jeszcze dzisiaj. Jestem już totalnie pod metą, widzowie. To musi się udać, ja się nie spodziewałam, nie wierzyłam w swoje umiejętności. Dawaj, jestem pierwsza! Co jest grane? Yo, widzowie, zrobiliśmy tą mapę. A ja myślałam, że to się nie uda. Nie, no łapę musicie zostawić. Ja nie wytrzymam. Ej, a co to za... Co to jest za glitch? Co tu się stało? Co to jest za stowarzyszenie ludzi modlących się? Co jest grane? Ej, coś ich chyba raczej zacięło. No dobra, chyba odpadają. Tak myślałam, ej, czemu ja pierwsza przychodzę i od razu wygrałam całą grę? A ja chciałam jeszcze poprzednie mapy zagrać, które były w półfinale i w finale. Hello! Widzowie, co tu się dzieje dzisiaj? Ja nie wiem, ta wersja beta jest dzisiaj jakaś zepsuta. Dobra, wiecie co? Wywalamy już ten lava slide i wybierzmy sobie inne mapy. Teraz weźmiemy sobie pivot slide i weźmiemy te nowe mapy. Space drop i... Czekajcie, weźmiemy... Dobra, weźmiemy space drop i na... Dobra, zagramy sobie dwa razy. Pivot slide i space drop, żeby po prostu, wiecie, wszystkich map od razu nie brać na ruszt. Dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze super pivot slide. Powiem wam szczerze, że również ciekawie to wygląda i brzmi. Jak będzie to wyglądać? No, okej, okay, lecimy, okej. Okay. Ej, ale ciężko tutaj przesunąć teraz te... Kurde, no, no nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Już mi brakuje zoom, widzowie. Ja nie wiem, co tu się w ogóle odwala, lol. Widzowie, weźcie mi, pomóżcie, bo ja nie wiem, no nawet wejść na tego bloka nie mogę, no dawaj szybciej, ja chcę też tą mapę wygrać, żeby dojść do space dropa, dawaj, patrzcie jak ja tu lecę, no nie, nie wyląduj mi tutaj, no co to ma być? Nie, no widzowie, a już myślałam, że tak pięknie, wiecie, zrobię dzidę przez sam środek mapy. Okej, widzowie, prosto do mety, prosto do mety, wow, jakie to było szybkie. Ej, ja chcę, żeby wszystkie mapy tak szybko po prostu przelatywały, tak jak ta tutaj. Tylko po prostu bez żadnych obrażeń i dziwnych akcji, tak, że nie chcę po prostu wylatywać za jakąś mapę. Chcę po prostu od razu wygrywać, a teraz mamy Space Race, czyli nową mapę. I zobaczymy, jak tutaj będzie się to prezentować i widzę, że to jest w kosmosie. Czy tu będzie działać grawitacja, widzowie? Nie mówcie! Yo! Tutaj mamy grawitację jak w kosmosie! No to będzie dosyć ciekawie! I jestem ciekawa, jak to będzie tutaj wyglądać. Ja! Tu mamy nowy honey drop, tylko w kosmosie z dodatkową grawitacją. Jestem ciekawa, jak szybko to się kończy. Patrzcie, już 5 osób odpadło! 6! Jak oni szybko... Nie, no weźcie, bez przesady! Ja chcę, widzowie, tutaj dłużej wytrwać, więc za chwilę jeszcze raz wybierzemy sobie tą mapę. Ale zanim to nastąpi, to musimy przeżyć jeszcze finał na pivot super slide, widzowie. Jestem ciekawa, czy tutaj uda mi się to wygrać. Pivot super slide, ścigaj się do mety. Mam nadzieję, że teraz już centralnie przelecę przez ten środek między młotami. Patrzcie, już jestem... No, myślałam, że jestem na pierwszym miejscu, a jednak. No weźcie, kurde, przestańcie, Jesus, jak ciężko tutaj w ogóle przejść cokolwiek. No jak oni to po prostu przesuwają, to ja nie mam pojęcia, dobra. Dajcie, dajcie wyjść na prowadzenie, widzowie, no ja tutaj odcinek, kurde, nagrywam, proszę, jest, jest, Dzida, widzowie, patrzcie na to, co to ma być, pyk, aha, nie wyrobiłam raczej na trampolinę, ale dobra, mam jeszcze szansę, ostatni raz, dawaj, i su, widzowie, jesteśmy na mecie, no trochę potyczek było na tej mecie, ale na szczęście nam się udało, to była najszybsza runda w moim życiu, jeżeli chodzi o takie mapki, które trzeba przejść, bo nie liczę tutaj eliminacyjnych, bo tamte zazwyczaj też szybko się kończą, więc widzowie, tak, wybieramy sobie jeszcze raz Space Drop i zobaczymy, jak szybko w ogóle będzie się to kończyć, na przykład na ćwierćfinale i tutaj sobie wybierzemy Stambul Trambul, czyli najcięższą mapę, którą wszyscy po prostu uważają. No i zobaczymy właśnie, jak te mapy będą się prezentować, bo wydaje mi się, że tutaj na luzie powinnam to przejść, bo oni serio szybko przepadają w otchłani kosmicznej i jestem ciekawa, jak szybko właśnie na ćwierćfinale będą odpadać. Okay. Wow, jaki dziki wyskok jest na trampolinie, widzowie! Chyba trzeba wybrać się kiedykolwiek w życiu, w prawdziwym życiu do kosmosu i wziąć ze sobą trampolinę, no i tam sobie poskakać i zobaczyć, jak to działa. Patrzcie, jak szybko to się skończyło, no przecież ja w to nie wierzę po prostu. Albo moje umiejętności są takie mocne, albo po prostu ta mapa jest dla innych
dosyć ciężka, dlatego oni tak szybko odpadają, więc zagramy sobie jeszcze raz, bo tak sobie ustawiliśmy, no i zobaczymy, jak będzie to wyglądać właśnie teraz, czy oni znowu tak szybko odpadną, czy po prostu te boty, bo głównie to są boty, do niczego się nie nadają, widzowie, bo ciężko jest, naprawdę ciężko jest zagrać z botami, więc jeżeli chcecie brać udział w odcinkach, gdzie testuję nowe mapy i chcecie być moim utrudnieniem, no to weźcie mnie, zaproście do wersji beta, no i wtedy ja was po prostu przyjmę i będziecie mogli brać udział w odcinkach i być takim moim większym utrudnieniem, bo jak widzicie, no te boty dosyć szybko odpadają, więc teraz przechodzimy do finału i mam nadzieję, że w finale uda mi się cokolwiek tam zrobić, bo wszyscy mówią, że ta mapa jest mega, mega ciężka, więc zobaczymy, jak to wygląda. Ej, w ogóle to jest z piekła rodem, no, normalnie z Fall Guysa. Ej, to jest w ogóle 1:1, widzowie. Jest podobna mapa w Fall Guysie i wydaje mi się, że jest coś podobnego, więc to jest po prostu ściągnięte. No dobra, to jest na luzie. Ej, ale w ogóle jak to szybko lata? Co to jest? Co to ma być, widzowie? Już na samym początku pojawiały się jakieś problemy, ale dobra, to się da przejść jeszcze, to się da przejść, więc na spokojnie, pyk. Okej, teraz tak, tędy, okej, dawaj, dawaj, dobrze. I teraz ten najcięższy moment, ponieważ tutaj musimy trafić tak, żeby po prostu ten różowy blok nie był właśnie na środku, żebyśmy mogli centralnie przelecieć. Dobra, ej, czy mi się uda tędy? Patrzcie na to, ja tędy w ogóle to zrobiłam, widzowie. Co tu się dzieje? Jak ja tą grę po prostu oszukuję, to nie mam pojęcia. No dobra, pyk. Ej, ona nie jest aż taka ciężka. Trzeba tylko przebrnąć przez ten, no, nie dosyć ciężki środek. No i mamy wina, ale nie zawsze wydaje mi się, że tutaj będzie jednak w moim przypadku win, tak jak teraz, ponieważ będziemy grali po prostu z innymi osobami, a nie z botami. I wtedy będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Ale mam nadzieję, że wam nie jest ciężko zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście przez cały odcinek. Mam nadzieję, że takowe odcinki też wam się podobają. Jeżeli właśnie chcecie więcej, no to na przykład, nie wiem, zostawcie 30 łapek w górę i na pewno kolejny odcinek ze Stumble Guysa się pojawi. A ja dzisiaj już będę się z wami żegnać. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć!